Okej. Witam wszystkich widzów. Kacper to Fil Dziki przy mikrofonie. Dzisiaj z Maćkiem Pietrewiczem, wyrwany prosto z prepa, porozmawiamy sobie o ciekawym temacie, który nawinął się podczas waszych odpowiedzi pod materiałami wideo, które zamieszczam. I tutaj temat, od razu przejdziemy sobie do meritum. Zaraz tam Maćka dopytamy, taki small talk, co u niego słychać. A sam temat na dzisiaj to jest... Jak nie być Januszem na siłowni? Także przede wszystkim cześć Maciek. Hej. Cześć wszystkim, cześć, cześć, cześć. No Kacper, zaczynaj temat, powiedz o co dokładnie chodzi, bo to januszostwo to można na tysiąc sposobów rozumieć, na pewno będę miał coś do powiedzenia. Znaczy, tutaj myślę, że nie było to dokładnie opisane, ale myślę, że autor tej wypowiedzi miał na myśli zestaw cech, zachowań, których powinniśmy unikać i bardziej kodeks rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, by być normalnie, neutralnie, dobrze odbieranym w takim miejscu publicznym jak siłownia. Czyli podejrzewam, że tu będzie można klasyki wrzucić typu magnezja, ręczniki, nie wiem, smarkanie, puszczanie bąków i takie po prostu rzeczy, które powinny być oczywiste, ale jak widać oczywiste nie są. Więc lecimy. Po pierwsze, polecam wszystkim ludziom coś takiego jak żel do mycia i antyprespirant. To od razu na wstępie. Strasznie, strasznie jebie na siłowni. To nie śmierdzi, to jebie. Po prostu jest tragedia na siłowni. Będę mówił na takim przygotowawczym stylu, lekko podirytowany. Więc tak, strasznie mocno jebie na siłowni. Polecam właśnie żel do mycia, jakiegoś Axa, ewentualnie dezodorant firmy Rexona. Na pewno to pomoże i wszystkim będzie przyjemniej. Dla osób młodych przede wszystkim, bo gdy ja wychodziłem z domu i się nie popryskałem, to myślałem, że mama mnie po prostu zje. Więc mam nadzieję, że to osoby młode też wezmą pod uwagę, że może 3 lata temu w wieku 14 lat jeszcze się nie pociły takimi zapachami, a teraz jak mają 17, to jednak już to czuć, więc polecam dezodorant używać. Natomiast tak już wracając do tematu i tak na poważnie, Kacper, wydaje mi się, że najbardziej januszowe zachowania to są takie zachowania, które nas najbardziej denerwują, no i tutaj oprócz tej magnezji, oprócz takiego można powiedzieć jakiś tam, nie wiem, gum na ławce, bo tam ludzie jakieś gumy teraz na ławkę naciągają, to jest na pewno... chamskie, burowate zachowanie, którym nikogo nie obrażasz, nikomu nie robisz krzywdy, ale jednak jesteś takim właśnie Januszem siłowni. Wiele osób, które chodzą na siłownię po 2 miesiącach ćwiczeń, po 6 miesiącach ćwiczeń, czy nawet po roku ćwiczeń, chyba uważają, że mają tak szerokie plecy, jak Ronnie Coleman na zdjęciu tym tyłem, co wychodził na deski i chodzą po prostu strasznie mocno spięte i strasznie się bujają. A dodatkowo być jeszcze bardziej groźne, to jest takie typowo januszowe zachowanie, to jest byku, dziku, mordo, czy dużo ci tu zostało. Jak gdy coś takiego słyszę od takiego delikwenta, to myślę, że to jest typowy Janusz, nie mogę sam to robić, jest to dla mnie zabawne, natomiast no jest. Co więcej można tutaj przytoczyć? Na pewno rzucanie sprzętem, rzucanie obciążeniem, darcie się, krzyczenie, jakieś krzyki, jakieś odgłosy, śmiesznie to wygląda. Widzę, jak chłopacy wyciskają 20 kg na klatkę. Nie mówię, czy to jest mało, czy to jest dużo. Po prostu jest to ciężar dla nich pewnie spory. Natomiast jeżeli dałeś radę podnieść 20 kg, dasz radę też te 20 kg raczej odłożyć. Nie jest to jakiś ciężar. No myślę, że to jest taka zgrzewka wody. Jeśli mowa o innych zachowaniach takich typowo januszowych, to jest oczywiście chodzenie w klapkach na siłowni, w klapkach. To jest naprawdę, teraz to jest modne wśród młodych osób, ja też mam, lubię mieć dobre, ładne klapki, bo lubię, natomiast nie chodzę na siłownię w klapkach, po prostu klapki są od pójścia na plażę czy na miasto, jeżeli jest ci wygodnie, pójść do sklepu po bułki z samego rana, ale nie siłownia. Do tego skarpety i nawet widzę, że osoby teraz przychodzące na siłownię w ogóle nie używają butów, tylko od razu już wchodzą na siłownię, w szatni zostawiają buty i latają w skarpetach. To też jest takie januszowe zachowanie i dość śmieszne. Kolejnym januszowym zachowaniem, to może nie januszowym, ale wygrywającym kurwa ten rok, to jest picie dzików, jak to ty mówisz, jedzenie bonitków między seriami. Ja teraz zacząłem teraz trenować z Mańkiem, będę tutaj ostatnio tu końcówkę do zawodów trenował razem z Mariuszem i przyszedł do mnie na siłownię i też do mnie mówi, skąd tych kurwa bułka dzików tyle. Się nabrałem, mówię, stary, jesteśmy o takiej godzinie, że naprawdę jest spokój, naprawdę jest na czym poćwiczyć, jest jak poćwiczyć, natomiast widać te takie zachowania pseudomądre, takie zachowania pseudo niby mające pojęcie i to wydaje mi się, że jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli taka era TikTokowa, nie? Co do jeszcze januszowych takich zachowań, jest tyle tego, Kasper, że to tak jakbyś mnie zapytał, nie wiem, co się zepsuło w samochodzie i bym wymienił wszystkie części po kolei. Cholera wie, powiem które ci. Są możliwe, które są możliwe do popsucia, no ale można by to było właśnie scharakteryzować. I po pierwsze jest to porządek,
utrzymanie porządku, czyli w kontrze coś, co powinniśmy, na co powinniśmy zwracać uwagę. No, uważam, że jeżeli jesteśmy w miejscu publicznym, no to przenosimy, co tam wcinasz. Omleta, jadę 2 godziny tam, ale jestem tak głodny, że dojadam te okruchy, końcówki. Że jeśli mamy jakąś kulturę, coś, co wynosimy z własnego domu, no to idąc między ludzi też będziemy to tym bardziej chcieli po prostu kultywować to. No więc no tutaj kwestie związane z porządkiem, magnezja, no zdajecie sobie sprawę z tego, że ta magnezja wbija się zazwyczaj w podłogę i później jak ktoś to chce umyć na mokro, no to się takie błoto robi, taka pulpa. I o ile to są crossfit, to my tam jakiś czas temu wspominaliśmy o tej magnezji, bo to jest domena młodszego pokolenia, właśnie wukadzików, ale teraz ta magnezja jakoś, nie wiem, weszła chyba do mody znowu. Kurczę, no można kupić ją w formie takiego sprayu, czy o coś się przyciemniło, Maciek? Już zaraz się rozjaśni. No, jakbyś w piwnicy siedział, to Nie. był kiedyś taki horror, REC się nazywał ten horror. Tam właśnie było, bo no nie oszukujmy się, my mamy jakość 720p, to nie jest 4K, więc i tak wyglądamy jak na obecny sprzęt i możliwości jego trochę staroświecko. I to wygląda właśnie jak ci goście, co chodzili z tą kamerą w takiej jakości. Więc wy będziecie nas oglądać i tylko brakuje tutaj w prawym czy tam lewym dolnym rogu rec, no nie? I takiego czerwonego. Tak mi się to kojarzyło. Także syf, magnezja. Kolejna kwestia, to co Maciek, ja tu staram się też tak podsumować i dorzucić parę groszy od siebie. Pot, pot. Ja nie wiem, kurde, młodsze pokolenie, znaczy... Każdy się z nas poci. Nikt z nas nie jest niesamowicie jakimś czyścioszkiem i to jest normalne, ale mam wrażenie, że pot, no nie wiem, starszych chłopów, nie wiem, ja nie czuję, żeby tak biło, a tam jest po prostu niewidzialna ściana. Jak wchodzę do szatni, no to nie da się tego progu przekroczyć, bo jakbym... A ja ci powiem szczerze, że ja od kiedy zacząłem trębolą, to będę mówił tak otwarcie, zacząłem trębolą, to wchodzę do szatni, normalnie mówię, kurwa, jak od was jebie. Normalnie, bo wydaje mi się, że jeżeli wprost nie powiesz dla gości po prostu, no to tak, stary, no bo jeżeli to nie jest chamskie, tylko wchodzisz do siebie na to. Ja jestem na tej siłowni już tyle lat i nigdy tak nie śmierdziało i tak wchodzisz i śmierdzi. To nie jest smród, to nie jest pot, to nie jest coś, co... To jest taka przepocina, stary, jakbyś się spocił, poszedł z tym spać, zasiedział się w tym i znowu się spocił. Czy wiesz, to jest coś takiego, jakbyś wszedł na taki kwadrat z tą boazerią, i byś znalazł nieboszczyka po miesiącu. To jest jeden do jednego coś takiego. Naprawdę. To tak jak śmierdzi. Strasznie mocno to śmierdzi. Bardzo mocno to czuć. No, przepraszam. Mocno to czuć. No niewątpliwie, stary. No to jest to. Kwestia właśnie tak, ale to myślę, że mamy ogarnięte. Teraz właśnie kwestia związana z zachowaniem. No zachowanie strasznie głośne, strasznie rozszczeniowe. Zachowanie takie, gdzie tak naprawdę nie zwracamy na to, że to jest obiekt publiczny, że tam są ludzie, którzy przychodzą potrenować, a nie po prostu, aby zachowywać się jak na placu zabaw. I jeżeli każdy wiek ma swoje prawo i gość, który przychodzi mając lat 60 na siłownię, na przykład no, siedzi cicho, robi swoje, wychodzi, przyszedł tam w formie jakby zdrowotnej, my przychodzimy tam po prostu, prawdopodobnie ja pójdę z tobą na siłownię, Kacper, to sobie pogadam, ale też zrobimy ciężki trening i gdzieś tam jękniemy, jeżeli będzie ciężko, no to naprawdę jest ciężko. No jest wiek jeszcze młodszy, gdzie tak naprawdę ręce opadają. To są grupki osób śmiejące się, stojące się. Ja nie biorę zabrania nikomu się śmiać. No bądźcie weseli, nie miejcie deprechy. No okej, w porządku. Tylko chodzi o to, że to tak jak wchodzicie do Zoo we Wrocławiu i tam jest taka strefa małp i tam jest takie to jest to samo, to jest to samo. Albo takie, to wszystko brzmi, ja kiedyś stałem na bramce długi okres czasu, to brzmi jak te wszystkie laski najebane. Jeden do jednego. A wiecie, jak kobiety najebane krzyczą? Strasznie głośno. I strasznie to denerwuje, i strasznie niszczy słuch. I tutaj jest to samo. Tylko, że to są chłopacy bez mutacji po prostu, a nie kobiety. Więc no panowie, no panowie, chłopacy, zachowujcie się tak, jakbyście chcieli, można powiedzieć, zachować się przy własnych rodzicach, czy przy swojej rodzinie, czyli z jakąkolwiek kulturą, no i przyhamujcie się na tą godzinkę czy dwie od tych krzyków i jęków, bo jeżeli głośniej jękniecie, no to nie wyciśniecie 45 na klatę zamiast 40. Jeżeli będziecie chodzić, krzyczeć, no to na pewno nie będziecie fajniejsi, tylko po prostu będziecie w oczach osób, które na przykład, powiedzmy w moich oczach, gdzie ja chętnie dla takiej osoby bym pomógł, jeżeli ktoś by mnie zapytał, może wiesz, ktoś podejdzie, powie, no dobrze wyglądasz, bo takie sytuacje są,
co mógłbym tutaj zmienić i tak dalej, to ja każdemu pomogę zawsze, jeżeli ktoś mnie zapyta. Natomiast nie dla osoby, która zachowuje się jak po prostu gówniarz, bo mi się wtedy nie chce. I tutaj też nie chcemy, ja nie chcę, nie chcemy, żebyśmy tego typu przekaz formowali i skupiali go tylko na osobach młodszych, bo tak oczywiście No, nie jest. Chodzi po prostu o to, Kacper, co widzimy najczęściej i z czym najczęściej się spotykamy w aktualnym okresie, bo gdybyśmy mówili o tym januszowaniu rok temu czy 2 lata temu, to pewnie mówilibyśmy o kompletnie innych zachowaniach. Natomiast jeżeli kogoś to dotyka personalnie, jeżeli kogoś to boli, to tak naprawdę uważam, że to boli tylko i wyłącznie te osoby, które tak właśnie się zachowują. I ktoś powie, a stare chuje, dinozaury jakieś, nie można się śmiać, trzeba tam przyjść, dźwigać i zachowywać się jak Dorian Yates i tak dalej. W piwnicy jesteśmy. Ale co, oni nie wiedzą, kto to jest Dorian Yates, bo do tego trzeba mogli zacząć. To trzeba się zachowywać jak, nie wiem, kogo oni znają. Nie jesteś w stanie podać przykładu, bo ja stary też nie jestem. Nie wiem, chciałoby się powiedzieć, że ktoś z warszawskiego koksa, ale no raczej ja tam do chłopaków nic nie miałem. Wydaje mi się, że oni się raczej umieją, potrafią zachować. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, ale to w sumie, kurwa, dobrze gadasz, wiesz, bo ja przeglądam, jakie posiłki, przeglądam tego TikToka i mam tam ogólnie ten algorytm zaskoczy, no to ci wyskakują te rzeczy z siłowni, nie? No. I blokuje ogólnie tych wszystkich trenerów, co mówią o tych metodach, że nie rób tego ćwiczenia na plecy, bo jest słabe. A dlaczego jest słabe? Bo ci te plecy totalnie rozpierdoli, nie? I gość, który ma plecy, tak jak ja przed ramię, taki coś mówi, ja to blokuję. Natomiast to często te memy właśnie z warszawskich koksów. I tam chłopacy nagrywają jakieś live'y, czy to są odcinki, nie wiem. I oni tam grubo mordę drogą, naprawdę grubo, zachowują się... pojebanie, ale mnie to bawi. Natomiast nie przekładam tego na codzienność, nie? Więc wiesz, jak jakiś tam owca z warszawskiego koksa mówi, jedziesz z tym, ty kurwo jebana i tak dalej, i tak krzyczy do swojego tam, nie wiem, kolegi, jakiś saker, nie, suker to Adam, przepraszam, saker WKWK. Saker to jest ten wysoki, no nie? Tak. I krzyczy tego sakera, jedziesz ty kurwo z tym, ty szmato pierdolona czy coś. No to mnie to bawi, okej, okay. No ale później przychodzę na siłownię, kurwa, wiesz, stoi gości, mówi, jedziesz z tą kurwą, nie, też ma dopierdolone. No, to mam ochotę tak podejść do niego, tak pytać, zapytać, wiesz, czy upstryknąć w nos, no. No i żeby było śmieszne. Stąd się może, stąd, że tego przepraszam, dążę do tego, że może stąd to się wzięło, może to taki, wiesz, wzór można powiedzieć, nie, po części. No bo to jest no. Wzór dla nich. Ja ostatnio przechodząc na siłowni słyszałem historię, jak się goście podniecali, jak owca miał wypadek się tam rozbił, bo gdzieś chyba chciał przydriftować czy coś. Stary, ja w ogóle zaczynam być ogarnięty w życiu danej grupy ludzi, nie wiedząc nawet, sam nie robiąc żadnego śledztwa, kto to jest. Znaczy wiem, że są warszawskie koksy, ale przez przebywanie na samej siłowni ja wiem, co oni jedzą, jak często ćwiczą, czym jeżdżą, co mówią i stary, to jest niezły eksperyment społeczny. Można to Ja pierwszy raz, jak wracaliśmy z naszej Adasiowej, że tak powiem, trenerskiej wigilii, teamowej, tak to nazwę, to jak wracaliśmy, to pamiętam, że z Manikiem gadaliśmy i Manik, coś tam gadaliśmy o YouTubie, generalnie o zasięgach, jakieś tam takie rzeczy i Manik mówi właśnie, że Freeze to kręci zasięgi, nie? Freeze. A ja tak, kurwa, jaki Freeze? Co to jest? Co to Freeze? I pytam, jak to jest Freeze? Ja mi wytłumaczył, wszystko przekminił, że jest jakaś tam ekipa i tak dalej. I wróciłem do domu i pytam Ani, czy ona ogarnia, kto to jest Freeze i tak dalej. Chłopie, jest Freeze, jest kurwa jakaś Natsu, jest kurwa ten. Oni robią to. Ludzie to ogarniają. Ja zawsze byłem osobą, która była ze wszystkim kurwa na bieżąco. Powiem ci, nie potrafię się odnaleźć, bo nie wiem, na czym świat polega. Tylko stary, ja naprawdę. Ja jeszcze parę lat temu ogarniałem wszystko. Ja byłem gościem, który ogarnił internet, który śledził to wszystko, wiesz, no ale nie wiem, może brak czasu, może wybiłem się trochę z tego obiegu, ale tak jak kiedyś się, wiesz, śmiałem z tych gości od siebie starszych o 10 lat, że oni nic nie ogarniają, tak ja już nic nie ogarniam, ale minęło może 2 lata od tego, strasznie szybko to poszło do przodu, kompletnie nie ogarniam, nie umiem się odnaleźć. Chciałbym się tym odnaleźć, bo chciałbym też te TikToki mocniej nagrywać, ale no też jak widzę, że sprzedaje się takie gówno, co dzisiaj widzieliśmy na przykład i przepraszam, że powiem może bez nazwiska, powiem po imieniu, jeden z czołowych zawodników, taki Piotr, u nas z kraju wstawia, że jaja mu ucięli, wyskakuje w majtkach z kanapy, no to takie... No... Nie widziałem czegoś takiego, ale to może i dobrze nawet. Może i dobrze. To robi się to po prostu niefajne, bo są osoby, które są zawodnikami, które szanuję za tytuły, które szanuję naprawdę za osiągnięcia sportowe, a robią po prostu wszystko, aby się wybić, aby były wyświetlenia. Ja niestety, tak jak wczoraj mówiłem w swoim live'ie, nie będę zachowywał się tak, jak zachowują się teraz ludzie, będę sobą i przez to prawdopodobnie nie będę miał ani dużych zasięgów, ani popularności.
ani nic z tych rzeczy. W tym, Maciek, to ciekawa sprawa. Ja tutaj pozwolę sobie coś wtrącić. I jakiś czas temu na ten temat właśnie myślałem, bo sam nie mam ogromnych zasięgów i podejrzewam, żebym je miał, to musiałbym robić rzeczy, które są w sprzeczności totalnie z tym, jakim jestem człowiekiem. Znaczy, wiesz co, ja musiałbym się chyba na przykład dobrze napierdolić i wtedy powiedzieć, dobra, dzisiaj nagrywamy rolki, nie? I wtedy by to wyszło zajebiście. Ale Tylko mi... No... nie chciałbym być, wiesz, ja widzę, z jakimi klientami współpracuję, widzę, z jakimi osobami współpracuję, widzę, jak te osoby się do mnie zwracają, widzę, jak ja się do tych osób zwracam i te osoby stają. Współpracujemy rok, dwa, więc ja widzę, jaki ja mam target klienta i mi ten target klienta odpowiada. Dla mnie odpowiadają osoby, z którymi współpracuję, a nie chciałbym, żeby przychodziły do mnie osoby na współpracę jakby z perspektywy tego, że zachowuję się jak błazen. Chciałbym, żeby do mnie przychodziły osoby na współpracę, żeby pokazywać swoje efekty z ludźmi na poziomie, z ludźmi, którzy są zaangażowani, z ludźmi ambitnymi, a nie Tak. osiągnę tego, nie będę tego miał, jeżeli będę zachowywał się jak cyrkowiec, jeżeli będę zachowywał tak, jak się zachowuje, czyli no tutaj przeknę i chłopacy na pewno wszyscy, których prowadzę, na pewno ten materiał zobaczą, ale wiedzą, że taki jestem, bo z nimi tak samo rozmawiam, na swoim kanale przeknę albo powiem coś, usiądę i powiem poważnie, no jestem, umiem zachować się poważnie, przekazać wiedzę, a umiem też zachować się jak normalny biały człowiek, bez biały może, przepraszam, umiem zachować się też jak po prostu jak człowiek. Natomiast nie będę robił z siebie totalnego idioty, tylko po to, by mieć większe zasięgi, bo wcale te zasięgi się nie przełożą na moją pracę, na efekty, na rozszerzanie, że tak powiem, swoich jakichś działań, tylko przełoży się to na większe grono, powiem wprost, zjebów, które będą mnie obserwować. No mówię, sprawa, ja dokończę to, co zacząłem wcześniej. Sprawa wygląda tak, jak zaczynasz jakiekolwiek treści publikować i zaczynasz pokazywać swoją osobę, to na samym początku trzeba zadecydować, w jaką stronę będziesz szedł. Po jakimś czasie oczywiście te strony częściowo z obu światów będziesz chciał wyciągnąć. Po lewej stronie powiedzmy, że mamy rozrywkę, po prawej stronie mamy edukację. I oczywiście lewa strona jest szybsza, fajniejsza i daje bardzo dużą ilość, o ile oczywiście wpasujemy się w odpowiedni trend wyświetleń, subskrybentów, o tyle wartość naszych materiałów skupia się tylko i wyłącznie właśnie na tych walorach rozrywkowych. Więc ktoś siedząc, nie wiem, na kiblu, jedząc obiad, będzie przewijał coś, co my gadamy i ten naciśnie nam serduszko, ale prawda jest taka, że chcąc, nie wiem, sprzedać to i mieć jakąś wartość, musimy mieć niesamowite zasięgi. Zasięgi idące w miliony, wtedy może jakaś firma da nam, czy tam setki Tak, tysięcy przynajmniej. Wiesz, ale bardzo dobrze to widać, bardzo dobrze to widać, zauważ, że osoby u nas w kraju, które mają nawet bardzo wysokie zasięgi, często można powiedzieć, że nie są osobami, które razem z zasięgami w parze rozwijają się względem swojej pracy. Tak, oczywiście, że Kompletnie. tak. Oczywiście, że tak. Kompletnie. I właśnie to, o czym mówimy. Można mieć duży zasięg, bo ktoś da ci lajka czy tam follow, dlatego że jesteś śmieszny i fajny. Wiesz, ja mogę ze swoją kobietą też nagrywać takie filmiki, jak Akop nagrywa. Możemy udawać, że się kochamy, możemy nie wydawać sobie kwiaty, ona może wsiadać do mojej fury, ja jej zabiorę kluczyki, powiem, że odpierdol się od mojego auta, bo jest za drogie. I wiesz, i będą kurwa haha, śmiech, kichy, ale jesteście zabawni, świetni i tak dalej. Ale jak chcę coś takiego zrobić, to ja to zrobię bez kamery. Jak dam kwiatka, to dam kwiatka bez kamery. Jak zjem obiad, to nie będę kurwa pokazywał, że ugotowałem komuś obiad. A jak zabierze mi kluczyki od auta, to po prostu zrobi to ostatni raz. Nie, no tak oczywiście. Mi się śmieje, nie? Więc Stary, nie no. uważaj, bo ci zrobi takie żarcie teraz, że cię na kiblu cię przegoni. Nie, nie umie. Ona tylko zawsze wie, że Kacper, i to też można wszystkim powiedzieć, że Kacper lubi jeść cebulę i że cebula gotuje. To Kacper zawsze, zawsze z Kacperem się... Tak, lubię cebulę w Polsce. Za każdym razem, jak robię cebulę, to widzę Kacpera. Nie wiem, przepraszam, to nie jest nic negatywnego, Nie, ale nie wiecie, jak biorę tego Kacper... tak, spoko, byku. No nie, no, Mordo, Kacper mi kiedyś... słuchaj, byku. Kacper potrafił mi kiedyś napisać coś na zasadzie, że zrobił kanapki i skroił tam dwie duże cebule na przykład, nie? I że było ciężko. Więc no, mi się tak to, ale to tak pozytywnie, no to wiesz, no tak jak za mnie Kuba się śmieje u nas na tym, no wiesz, Kupsi, Kuba się śmieje, Maciek i 300 makaronów o 4 w nocy, nie? No też się przyjęło jakoś tam, nie po części, więc no każdy ma coś tam swojego. Ale jeszcze wracając do meritum, do tej pierwszej kategorii, czyli tych ludzi, którzy idą w gałąź rozrywki stuprocentowo, tutaj dobrymi reprezentantami tej kategorii, myślę, wśród płci pięknej będą właśnie dziewczyny, które pokazują swoje wdzięki w zbyt dużej ilości, zbyt okazale. No, one są świadome tego, że to się będzie spotykało z dużym odpowiedzią, że tak powiem, ze strony męskiej i ogólną, bo kobiety też to będą oglądać. I teraz tak. Żeby taka kobieta się spieniężyć, żeby sprzedała to w jakiś sposób, ona musi sprzedać swoje ciało. Ona musi sprzedać
coś pokazać więcej, co już wychodzi poza pewne ramy etyczne, uznane za ok, i za granicę, poza granicę dobrego smaku. I tylko i wyłącznie w ten sposób przy dużym zasięgu jest w stanie zarobić pieniądze, które, no nie oszukujmy się, są potrzebne, bo jest zajebiście drogo, ciężko i będzie jeszcze ciężej. Z drugiej strony idziemy sobie w stronę edukacji. Godzimy się na to, że prawdopodobnie będziemy mieli odrobinę mniejsze zasięgi, ale sumienną pracą, konkretną, jak będziemy zdyscyplinowani, będziemy budować sobie swoją audiencję, swoich ludzi, swoich zaufanych klientów, którzy po czasie będą do nas wracać, bo ludzie, gdy są zadowoleni z jakości usług, jakie im dostarczamy, wiedzy, którą im przekazujemy, to będą do nas wracać. I weźcie w tym momencie, pomyślcie sobie, że nagle odcinamy jakiekolwiek media społecznościowe. Wypierdzielamy Instagrama, Facebooka, wszystkie media, które, na których bazują ludzie. Która grupa, pierwsza czy druga, zdoła utrzymać się na powierzchni? Znaczy, ja powiem pierwsza inaczej. Zginie, pierwsza zginie całkowicie. No a popatrzcie, co by było, gdyby na przykład nagle w Polsce weszło jakieś prawo, w tym kraju wszystko jest możliwe, ale w tym stopniu akurat byłoby fajne, czy pod tym kątem, że nagle wyrzucamy wszystkie freak fighty i blokujemy wszystkie treści, które są patologiczne. Jupi! Byłoby zajebiście, bo to jak są wychowywane na tym dzieciaki, ja są, ja to się boję mieć na przykład, nie wiem, córkę, czy ten, bo to naprawdę to hardcore straszny generalnie teraz dzieciaka pewnie wychować w takich czasach, a czasem będą jeszcze bardziej pojebane, bo jest tragicznie. Natomiast wszystkie te gwiazdy z fejmów, tych high league'ów i tak dalej, to jest, wiesz, kończy się pieniądz, tam nie ma nic, tam jest koniec po prostu kariery, bo nie można powiedzieć komuś, ty kurwo jebana, zajebie cię na ringu, kupujcie moje pay-per-view. Nie można nałożyć zajebistych ciuchów, które są kupione na krechę, czy tam jakieś podjeby z Turcji, robić z siebie jakiegoś wielkiego biznesmena. Nie można kreować, no i nie można kreować się nagle na osobę, którą nie jesteśmy. Natomiast tak jak Kasper tutaj powiedział, zwróćcie uwagę też na to, jak wiele osób, które pracowały ciężko na swoją markę, gdy nie było w ogóle tych takich, można powiedzieć, chujowych mediów, mam na myśli właśnie tych patologicznych, takich tych patostreamerów, tych wszystkich walk, zobaczcie, jak wiele osób w naszej branży, na przykład, nie wiem, Michał Karmowski, nie robił z siebie idioty. Michał nie robił z siebie idioty, był osobą, która, można powiedzieć, na samym początku już zaczęła tej naszej branży przekazywać jakieś treści. I zobaczcie, że gość nadal utrzymuje, tak to nazwę. Radek Słodkiewicz pod każdym kątem się utrzymuje, ze względu na to, że, znaczy nie mówimy tu o kwestii finansowej, mówimy po prostu o kwestii poszanowania i jakby jakości usług, nie? Radek Słodkiewicz też jest przecież osobą, która zaczynała na samym początku branży fitness i od tamtej pory jest znany do teraz, non stop. A dlaczego? Ponieważ wyrobiła sobie ta osoba takie, a nie inne nazwisko, że jest dobrym trenerem, jest osobą, która zna się na temacie i nie tylko w praktyce, ale również w teorii, nie tylko w teorii, również w praktyce. Jest osobą z osiągnięciami i tak naprawdę jest to gość, który potrafi prowadzić szkolenia, ale potrafi też śmiesznie pośmiać się na filmikach, ale nie robiąc z siebie błazna. I takich osób jest naprawdę masa, jest naprawdę takich osób bardzo dużo. Albo zwróćmy uwagę nawet na Mariusza Tomczuka. Mariusz Tomczuk kiedy robił największe zasięgi, czy tam robi największe zasięgi? Mówimy po prostu wcześniej. Wtedy, kiedy przekazywał treści ciekawe dla osób w postaci treningów. I jak to było robione? Było to robione bardzo ciekawie, z nutką humoru, śmiesznie, ale jednak wszystko było przekazane, bo naprawdę tych materiałów bardzo dużo. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie oglądał odcinków Turbo Koksa. No niech pierwszy rzuci... No... Klasyk. Każdy to oglądał. Turbo Cox to są jedyne odcinki w Polsce, które zostały, gdzie można obejrzeć każdego zawodnika, jak z tym zawodnikiem się trenuje, a po drugie nie tylko zobaczyć trening, a zobaczyć generalnie charakter tej osoby, jak ta osoba się zachowuje i oczywiście to, jak można na wysoko zaawansowanym poziomie nadal bawić się treningiem i pokazać w ogóle trening na każdej płaszczyźnie. I to było zajebiście. I zwróćcie uwagę właśnie, do czego dążę. Te wszystkie osoby, o których mówię, to jest garstka, ale też garstka jest taka, której się można powiedzieć nie tyle co udało, co nadal chcą to robić na takim poziomie. To są osoby, które świadczą zajebisty poziom usług, są to osoby, które nie robiły z siebie błazna i są to osoby, które wybiły się po prostu na byciu sobą, niezakłamanym jakimś, no powiem to wprost, frajerem takim, nie? Bo teraz widzimy bardzo wiele osób i Kasper prowadzi takie osoby i ja prowadzę takie osoby, gdzie odpalacie internet, o tym często mówimy, natomiast odpalacie internet i to nie jest już personalne naprawdę do nikogo i ta osoba X, gdzie my siedząc w tej branży tyle lat, wiemy, że jest taka, taka i owaka, ta jest też taka i taka, ta jest taka i taka, później jest pytanie, Maciek, może nagrasz z tą osobą podcast albo nagrasz z tą osobą trening, a czemu z tą osobą tego nie było, u Kaspra może podobnie, widzimy to dokładnie też ankiety podopiecznych i jest tam zapisane, prowadzi mnie ten i tamten,
I widzimy, jakie te osoby są skurwiałe z charakteru, jakie są chamskie, jakie są niemiłe, jakie są tam metody, jak odwrotne podejście jest kompletnie Tak. do pracy z ludźmi, aniżeli to, co mówią. Bo ja, jeżeli komuś mówię, że nie daję podkorek towaru, to nie daję podkorek towaru. Ja, jak mówię na YouTubie, że robimy tak i tak, to ja tak robię właśnie z ludźmi. I to, jak do tego podchodzę, tak robię. Tak jak Kasper opowiada, jak robi refeedy, jak robi jakieś tam cheat day'e, to on tak robi. A osoby niektóre, które wam nagrywają tego typu materiały, tylko po to, aby były wyświetlenia, nagrają coś na zasadzie, dzisiaj cheat mi 20 tysięcy kalorii, a później ktoś pójdzie, to wszystko wyżyga i jeszcze wrzuci, wiecie, lewatywę. No bo takie rzeczy się dzieją, no po prostu, bo nagrał materiał, zajebiście, no ale on tak nie będzie robić, tylko on to robi dla zasięgów. I do tego dążę, że świat nie tyle, co schodzi na psy, co myślę, że mało, taka garstka osób została prawdziwych, garstka osób, które nie walą w chuj, a garstka osób, które są sobą i nie będą, ze względu na szacunek chyba do samych siebie i do swojego towarzystwa przede wszystkim, robiły z siebie błazna, bo to fajnie Ostry mówił, żurnalisty, czy jak tam to widziałem taki urywek, to Tak, możecie sobie że obejrzeć. teraz jest fejków strasznie dużo i w ogóle to jest modne i jak można być normalnym i pokazywać siebie w takiej odsłonie, jakim się jest, gdzie każdy robi jakieś alter ego wyimaginowane, napompowane na sterydach, że tak powiem. No to nie, to jest nieporozumienie, to jest z klasy. Każdy jest zarobiony, każdy osiąga wielki sukces. Fajnie iść w stronę dobrych idei, dążyć do tego, nie wiem, kreować sobie jakieś afirmacje, jeżeli to ma nam pomóc w rozwoju, jeżeli to ma nam pomóc w rozwoju rzeczywistym, żebyśmy stali się lepszymi ludźmi i doszli do punktu, do którego chcemy dojść, a nie po to, żeby stworzyć wokół siebie otoczkę i pławić się w tym stanie, żeby inni ludzie myśleli, ale kurwa, ten gość ma dobrze, ale bym pojechał na takie wakacje, naprawdę. On 15 razy w roku jest w tej Ale Tajlandii, nie? kurwa, wiesz co, to trzeba być chyba strasznie kurewsko mocno niedowartościowanym człowiekiem. Tak. Ja nigdy na swoim Instagramie nie pokazywałem wakacji jakiejś masy, po prostu jak byłem na wakacjach, to jak byliśmy, no kurwa, na każdych wakacjach, na jakich byliśmy, to tam ode mnie jest jedno story raz na 2 czy na 3 dni, bo to są moje wakacje, ja tam po prostu odpoczywam, rzucę jakieś zdjęcie, okej, okay, no bo jest ładnie, bo to nie jest kurwa Białystok, tylko jest po prostu ładnie, więc wrzucę zdjęcie. Gdzieś pojedziemy na jakąś wycieczkę, jest ładnie, zrobiło to na mnie wrażenie, wrzucę te zdjęcie. Nie pokazuję, jakie jem kolację, jaki piję alkohol, jak piję alkohol, nie Tak. pokazuję kurwa, nie wiem, czym jeżdżą moi znajomi, nie pokazuję, że kurwa jestem tu i tam, albo spałem w hotelu takim i takim. I według mnie to jest kurwa klucz, no bo jeżeli no tak naprawdę znasz swoją wartość, wiesz, kim jesteś człowiekiem i wiesz, co jest prawdziwe, a tym bardziej wiesz, że to wszystko, co dookoła ludzie pokazują, to jest jeden wielki fake. I jak ktoś pójdzie, nie wiem, do Mariota, kurwa, na jedną noc z jakąś, nie wiem, z jakąś dupą fajną, wypije Albo jednego stejka omletu. zje tam za, nie wiem, Tak, 1500 dolarów i wrzuci to z rachunkiem na tym, bo rzeczywiście mega. albo opierdolę jakiegoś steka, albo zrobię nie wiadomo cokolwiek tam, nie wiem, ponad, można powiedzieć, nie tyle, co standardy, co nie jest według mnie rozwiązaniem racjonalnym, no to oczywiście będą to wstawiać, pielęgnować i mówić o tym, jakie są zajebiści, jacy są zajebiści. I zwróćcie teraz uwagę na jedną rzecz, bo tak sobie ostatnio na ten temat się zastanawiałem. Ile osób jeździłoby na Malediwy, gdyby nie było Instagrama i Facebooka? No pewnie, kurwa, mało kto, no bo po co jedziesz, Kacper, na Malediwy, skoro każdy mówi, że tam jest przez tydzień nudno, jest ładnie, okej, okay, no ale kurwa, w sumie, co tam jest do roboty? No nic, ale co Jeżeli, jest do roboty? Zrobię no i zdjęcie, już to tak. wstawię przez kolejny miesiąc. Po co jedziesz na Dominikanę? Okej, okay, dobra, no Dominikana ładna, okej, okay, tam można się pobawić, tam jest spoko, no dobra, ale dlaczego nie wstawiacie wakacje, jak jedziecie, nie wiem, kurwa, ze starymi znajomymi do Augustowa, Bo kurwa, bieda, do... bo to jest Tak. bardzo zwykłe, bo w Augustowie może być każdy, a przecież my jesteśmy wyjątkowi i Do musimy mnie ktoś sprostać kiedyś powiedział. standardom Instagrama. Do mnie też ktoś kiedyś powiedział, co ty kurwa, żubrówkę pijesz? A ja tak kurwa, szczerze, stary, no, teraz nawet powiem tobie, gdybym miał teraz wypić piwo, to wypiłbym Wojaka. Bo lubię Jakiś Wojaka. niedobry jest, kurwa, nie wypiłbym tego, stary, ale wiem ogólnie o samą metaforę Tak. rozumiem. Kupiłbym piwo za, Nie. nie wiem, 4 złote, 5, a No. nie jakiegoś nie wiadomo co za wiesz, pierdolion złotych, Dokładnie. nie? Dokładnie, czyli jestem sobą, a mogę też kurwa kupić Belvedere i go wypić, nie będzie mnie to bolało, tylko po prostu nie będę tego pokazywał. A są jeszcze inne ananasy, którzy mają butelkę po Belvederze, zostawiają ją na parapecie albo chowają I w wodę szafkę, tam leją. a później przelewają tam żubrówkę. No kurwa, no i to jest święty. No i później jest, i później lejecie tego szampana na te gołe dupy twerkujące, a tam szampan to jest kurwa i stroje dojet, czy jak to tam ten kurwa ruski za 5 I złotych, a gristoje, niby to to są, ale i stoje. No. to ma swoją historię, to wino Nie musujące no, ma swoją mamo, historię. stary. Kto nie żygał po tym szampanie, wiesz, niech kurwa, niech, no.
Każdy. On I to ma zazwyczaj swój. idzie na dobitkę. Jak już się jest stawionym solidnie, to idą i gry Znaczy, stoją. Mało kto zaczyna od niego imprezy. zawsze po tym szampanie było tak, że już jak tego szampana trochę popiłeś, to już kurwa czułeś, że już jest kurwa mocno, nie? To jest tak, to już był ten moment. No ale wtedy mi się mój kulturystyczny ascetyzm odpala i od razu sobie myślę, dobra, czy już jak jest tak dobrze, no to można kontynuować i lecieć jeszcze mocniej. Taki za mnie kulturysta. Nie, no oczywiście mówimy o okresie luzu i sobie żartujemy i znów jesteś w piwnicy, ale już odpalam światło, dobra. Dobra, no to myślę, że tak z grubsza i widzicie standardowo. Temat to był jak nie być Januszem na siłowni. Swoje tam 5 groszy wrzuciliśmy na ten temat, ale oczywiście daliśmy się ponieść fantazji. Tak, ale wiesz co, daj jakiś inny tytuł, no bo w ogóle powiedzieliśmy o tych Januszach 3 minuty, nie? Tak. Będzie coś, wiecie co, będzie coś z tytułem związanym właśnie hipokryzja w mediach społecznościowych, bla, 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 coś takiego. Znaczy tak myślę, na szybko coś z tego wrzucę, a Janusze to taki będzie prequel, jakieś wprowadzenie w ten deseń. Także dobra, bo zostało nam 2 minutki, a Maciek jeszcze Jeszcze coś do... dajcie znać u Kacpra w komentarzach, proszę, bo ja rzadko robię podcasty ze względu na to, że jakbym miał nagrywać z gośćmi, to nagrywałbym o 3 w nocy, myślę, że nikt nie dostanie ode mnie aż takiej wypłaty, aby wstać o 3 w nocy z łóżka i ze mną nagrać, więc temu tych podcastów nie ma. Natomiast już tak z śmiechem, żartem, dajcie znać, czy chcecie mieć takie materiały, czy u Kacpra na kanale, czy u mnie razem z Patrykiem, czy chcecie może takie przemieszane te materiały, bo często widzę, że ten Fołd Abiatk, który wrzuca, oczywiście nie porównujemy się do Ameryki, Fołd Abiatk wrzuca podcasty, no to stary, oni tam gadają Tam jest tak chyba freestyle, tam jest freestyle totalny. totalny. I chyba lepsze są materiały na zasadzie podcast o podcaście, o niczym i wychodzi fajna gadka, aniżeli sztywny temat, bo tak jak widać, robimy sztywny temat, a zaczyna się luźna gadka. Gdybyśmy tak posiedzieli 4 osoby, byśmy sobie pogadali przez godzinkę, to naprawdę by wychodziło to coś myślę fajnego, nie? Tak. No, No to dajcie znać, czy coś dokładnie, takiego. dajcie znać. Dajcie znać, napiszcie u mnie, napiszcie u Maćka, będziemy się kontaktować i wyjdziemy sobie też naprzeciw waszym oczekiwaniom i sugestiom, tak żeby te materiały były po prostu dla was dobrze dopasowane. Także myślę, że na dzisiaj już wszystko. Jeżeli podcast, materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Wpadnijcie do Maćka na kanał Rally Progress. Będziemy powiększać społeczność wspólnie, będzie nas więcej, będziemy mieli większą ekipę, jak to się mówi, w kupie raźniej. O, zawsze będzie lepiej. Także dzięki jeszcze raz bardzo i będziemy się widzieć przy okazji kolejnych materiałów. Cześć. Dziękuję. Hejka.